Te drogi powstaną w 2024. Polska to najbardziej zmotoryzowany kraj Europy i w skrócie w Unii co piąty towar jest z Polski. Jednocześnie bardzo mocno polegamy na drogach, bo aż 80% towarów idzie tymi szlakami, więc bez rozbudowy kolejnych pasów, węzłów oraz nowych odcinków ekspresówek i autostrad rozwoju nie utrzymamy, bo nowe inwestycje to lepsze miejsca na nasz magazyn czy zakład, czyli szybszy i tańszy transport, a to deklasuje konkurencję. Ja jestem Michał, to jest Taćmy i pamiętaj, że możesz nas wspierać na platformie Patronite czy na YouTubie. A z tego miejsca dziękuję mecenasowi naszego odcinka, czyli Bartłomiejowi Postkowi. Od 2011 roku Polska to jeden wielki plac budowy. Od tamtej pory cały czas mamy w budowie około 1000 km dróg. Cała nasza planowana sieć ma mieć 8200 km, z tego 2100 to autostrady, a reszta to drogi ekspresowe. W większości dwupasmowe i różniące się niższym limitem prędkości, ciaśniejszymi łukami oraz gęstszymi węzłami. I to w sumie główny powód, dlaczego południowa obwodnica Warszawy to S-ka, a nie A2. Sprawdźmy zatem, gdzie się teraz buduje, a gdzie niedługo będzie można pojechać szybciej. Województwo lubelskie. Mamy tu rozbudowę Via Carpatii na północ. Cały odcinek od Lublina przez Lubartów, Kock, Radzyń i Międzyrzecz jest w budowie. W budowie jest też A2, przy czym do Białej Podlaski dojdziemy już za rok, a do granicy z Białorusią niedługo rozpiszemy przetarg. Ciekawie jest także na S12, z Piask do Rochuska. Za 2 lata będzie gotowa całość, łącznie z obwodnicą Chełma, najkrócej urzędującej stolicy Polski. W budowie jest też S17 na południe. Odcinek od Zamościa do granicy będzie gotowy w 2026 roku, a z Piask do mojego rodzinnego Krasnego Stawu w 2028. W budowie są też obwodnice Dzwoli i Gorajca. Województwo podkarpackie. W budowie mamy tutaj S19, od Rzeszowa przez Krosno do granicy ze Słowacją i poszerzany odcinek na Lublin. Niedługo rozpoczną się też prace przy obwodnicy Sanoka, Pilzna, Jasła i Brzostka. Województwo dolnośląskie. Bardzo powoli zbliża się rozbudowa A4. Na jej efekty jednak poczekamy do 30 roku. Już teraz budowana jest S3 z Bolkowa do Kamiennej Góry, którą pojedziemy na koniec roku. A za kilka lat pojedziemy też S8 z Wrocławia do Kłodzka. Niedługo ruszą prace na obwodnicy Milczy i Głogowa. Województwo kujawsko-pomorskie. Tutaj dopinamy obwodnicę aglomeracji toruńsko-bydgoskiej. S10 będzie gotowa w 2026 roku, a jej przedłużenie na zachód wciąż jest projektowane. Województwo lubuskie. Tutaj w budowie mamy tylko obwodnice Strzelców Krajeńskich i Krosna Odrzańskiego, ale już niedługo ruszą prace nad obwodnicami miejscowości Przeoczna, Kostrzyn, Wschowa i Dobigniew. Województwo łódzkie. Tutaj łączą się wszystkie szlaki handlowe i trzeba powiedzieć jasno, że mamy prawie całą robotę skończoną. Niedługo ruszą prace nad obwodnicami Srocka i Radomska. I czeka tylko na uzupełniające S12 i S74, które połączą Łódzkie z Lubelszczyzną w Puławach i Podkarpaciem w Nisku. No i poszerzenie A2 z Łodzi do Warszawy. W Małopolsce wszystko kręci się wokół przebiegającej pionowo przez region S7, która tworzy Zakopiankę. W tym roku uzyskamy pełną trasę do Krakowa z Warszawy, ale wciąż przez opóźnienia nie pojedziemy wschodnią obwodnicą na Nową Hutę. Na jesieni jednak cała północ Krakowa zyska obwodnicę S52. Dzięki temu ruch z północy kraju będzie mógł objechać bezkolizyjnie metropolię od zachodu. Na jesieni także dostaniemy drugi prezent – Zakopiankę. DK47 w amerykańskim dwupasmowym standardzie pozwoli nam dojechać szeroką trasą od Warszawy aż do samego Nowego Targu. Jednak wciąż są kłótnie o fragment Zakopianki z Krakowa do Myślenic. No i będzie oddana wyremontowana droga z Brzeska do Nowego Sącza.
W stołecznym regionie trochę się dzieje. Mamy budowaną A2 od Mińska przez Siedlce na wschód. No i S7 jako wylotówka z Warszawy na Gdańsk. Obie trasy będą gotowe w 2027. Wciąż czekamy na odcinek do Łomianek oraz Słonia w pokoju. Wschodniej obwodnicy Warszawy, czyli S17, ostatniego brakującego fragmentu ringu. No i wielka obwodnica aglomeracji warszawskiej. Wciąż jest przesuwana w czasie. Będzie niezbędna dla CPK, ale obecnie przez audyty projekt zalicza poślizg, a traci na tym cała Polska. No i niedługo ruszają prace przy obwodnicach Zwolenia oraz Ostrołęki. Województwo opolskie. W budowie jest tylko fragment S11 od Kępna do Kluczborka. Województwo podlaskie. W budowie jest ostatni brakujący fragment Via Baltiki, czyli obwodnica Łomży, która będzie gotowa w 2025 roku. W tym samym czasie kierowcy zyskają S19 od Siemiatycz do Płosków. Do 2028 pojedziemy obwodnicą Białego Stoku od północy aż do Sokółki, a w budowie jest obwodnica Sztabina oraz Suchowoli. Województwo pomorskie. W budowie jest S6 od Słupska do Trójmiasta. Razem z S7, czyli drugą obwodnicą Gdańska, będą gotowe za 2 lata. A niedługo ruszą prace na obwodnicy Stargardu Gdańskiego. Województwo śląskie. Trwają prace na S1. W tym roku pojedziemy odcinkiem Podwarpie - Dąbrowa Górnicza, a już za rok przejezdny będzie cały odcinek od A1 przez Lędziny, Oświęcim, Żywiec i dalej do granicy. A niedługo ruszą prace na obwodnicy Pradeł, Szczekocin i Kroczyc. Województwo świętokrzyskie. Za 3 lata ukończony będzie odcinek od granicy województwa do Kielc w ciągu S74, dzięki czemu region zyska połączenie z Łódzkim. Bliżej 2030 trasa będzie gotowa również na wschód, do Opatowa. W budowie jest obwodnica Ostrowca Świętokrzyskiego i słynnego Wąchocka. Na Warmii i Mazurach budów jest niewiele, ale planów sporo. W tym roku szybką drogę zyska Mrągowo jako S16. Jednak trwają prace nad opracowaniem reszty S16 aż do Ełku oraz S5 z Ostródy do Grudziądza. A taka sieć pozwoli na sprawny transport z krajów bałtyckich do zachodniej Europy. Jest też istotne z perspektywy militarnej, bo trasa idzie równolegle do naszej granicy północnej z rosyjskim Królewcem. Województwo wielkopolskie. Budowane są obwodnice Koźmina, Gostynia, Żodynia i Grzmiszewa. Jednak na etapie przetargu i projektów są odcinki S11 od Poznania do Oborników i S10 w okolicy Piły. No i na deser najlepsze. Zachodniopomorskie to będzie w najbliższej dekadzie najważniejsze województwo Polski. To tutaj mamy gazoport, tutaj rozbudowujemy port w Świnoujściu, tutaj kończy się Baltic Pipe z norweskim gazem, budujemy wiatraki na Bałtyku i mamy bazy wojskowe. Najpierw przez 10 lat budowaliśmy drogi tylko w centralnej Polsce, potem przez dekadę we wschodniej Polsce. A teraz nadchodzi czas Pomorza. W tym roku będziemy mieć gotowe połączenie z Czech do Szczecina i Świnoujścia jako S3. Zyskamy też obwodnice Koszalina, Sianowa i Gryfina. W budowie jest też S11, która połączy Środkowe Pomorze z Wielkopolską i Śląskiem. Ale wraz z projektem CPK oraz naszą obronnością zyskuje na znaczeniu S10. Na całej długości jest na etapie przetargu, a dodatkowo projektowana jest obwodnica zachodnia Szczecina, która ma być gotowa w 2030 roku. Przy okazji, jeżeli planujesz zmianę auta, to możesz zaoszczędzić sobie pieniędzy oraz nerwów i korzystać z Car Vertical. Dzięki kodowi, który się właśnie wyświetla, masz po pierwsze 10% zniżki, czyli korzystasz ty, ale także wspierasz rozwój kanału. Jednak przede wszystkim unikniesz auta kradzionego z wątpliwym kręconym przebiegiem czy po wielu usterkach, w tym mocnych wypadkach samochodowych. Ja sam niedawno szukałem auta dla rodziców i uniknąłem wydania kilkudziesięciu tysięcy złotych na
szemrane auto. Bo jeśli nas oglądasz, to wiesz, że czas to pieniądz. Niektórzy mówią, że budujemy coraz mniej. Wynika to z tego, że mieliśmy kilka lat, kiedy to podpisywano umów na prawie 300 km rocznie i oddawano drugie 300. W zeszłym roku i tym zyskamy po 200 km, więc jest pewien spadek. Ale wynika to głównie z dużych projektów, jak obwodnica Krakowa, Gdańska czy górskich odcinków na estakadach i w tunelach, bo za rok, jak te kobyły się skończą, zyskamy naraz 450 km. Obecny budżet unijny kończy się w 2033 i najpewniej jest to ostatni, w którym możemy dostać sporo pieniędzy na budowę dróg, którymi uzupełnimy siatkę autostrad i ekspresówek, by połączyć wszystkie metropolie, porty, przejścia graniczne oraz połączyć zaplecza przemysłowe i naukowe jedną spójną siecią. I wtedy powinniśmy mieć już z obecnych 5000 km aż 7500 km fajnej sieci w całym kraju. I tutaj też skupimy się na poszerzeniach, remontach i konserwacji. No i Unia przerzuci w kolejnym finansowaniu wieloletnim środki na kolej, więc wtedy co roku na kanale będzie podsumowywać rozwój linii kolejowych, nowe dworce i składy. Zasubskrybuj, stać się być na bieżąco ze światem finansów i biznesu. A jeżeli masz pytanie, problem ekonomiczny, bądź chcesz zareklamować się w naszym programie, pisz na maila widocznego na ekranie. Ja jestem Michał, cześć.